czwartkowe popołudnie 8 lipca w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyła się promocja książki Moje najważniejsze 90 minut autorstwa Jacka Janczewskiego i kozienniczanina Emila Kopańskiego. Spotkanie poprowadził starszy brat Emila, Albert, dziennikarz tygodnika Oko. Jak się okazało zaraz na wstępie, Albert w przeciwieństwie do Emila piłką nożną się absolutnie nie interesuje, ale ta książka bardzo go zaintrygowała. Spotkanie przebiegło w luźnej atmosferze. Rozmowa przeplatana była anegdotami z życia Emila i dotyczyła głównie jego fascynacji piłką nożną od najmłodszych lat. Emil interesował się piłką i pisał o piłce. Zaczynał od artykułów do lokalnych mediów, tygodnika Oko czy wirtualnych kozienic. Aktualnie współtworzy portal Łączy Nas Piłka i jest związany z PZPN-em. Jest rzecznikiem prasowym młodzieżowej reprezentacji Polski. Z tej pasji pisania, miłości do piłki i znajomości z Jackiem Janczewskim powstała ta książka. Prace nad tą książką zaczęły się, kiedy jeszcze nie było pomysłu na tę książkę w ogóle, bo Jacek rozpoczął to cykl o tej nazwie, Moje najważniejsze 90 minut, rozpoczął na portalu Łączy Nas Piłka w 2015 roku, czyli zanim jeszcze ja w ogóle dołączyłem do tego serwisu. No i później rozpoczęliśmy współpracę przy tym projekcie, pomagałem Jackowi, no a w końcu stwierdziliśmy, że jednak warto byłoby ubrać to wszystko w książkę. No i dzięki współpracy udanej PZPN-u z wydawnictwem SQN udało się to zrealizować. Dobiliśmy do liczby 100 zawodników, co jest też taką magiczną barierą. No, ostatnie dwa lata mieliśmy bardzo, bardzo intensywne w tym względzie. Książka miała się już pojawić rok temu, ale ze względu na pandemię i przełożone Mistrzostwa Europy wydawnictwo zdecydowało o tym, że możemy ją czytać dopiero teraz. W książce 100 piłkarzy reprezentacji Polski opowiada o swoich przeżyciach i najważniejszych wydarzeniach w swojej karierze. Znajdziemy tu opowieści Zbigniewa Bońka, Adama Nawałki, Emanuela Olisa-Debę czy Michała Pazdana. Mamy tutaj przekrój absolutnie od lat 60. po Euro 2016, tak bardzo pamiętny dla nas wszystkich. Jest to książka przede wszystkim, którą można czytać absolutnie wyrywkowo. To też jest spora siła w tym, ponieważ nie każdy się odnajduje w konkretnych latach, tak? Jednego interesują bardziej lata 70., innego XXI wiek. I tutaj można spokojnie sobie pominąć, można wziąć tę książkę do kawy, przeczytać sobie dwie historie, przeczytać w autobusie, gdziekolwiek indziej, nie trzeba, nie straci się fabuły. Zdobycie wszystkich zgromadzonych w tej książce informacji i uzyskanie wypowiedzi 100 naszych reprezentantów wymagało dużo pracy i zaangażowania. Zdecydowanie woleliśmy kontakt osobisty, bo wiadomo, nic nie zastąpi rozmowy w cztery oczy, czy właściwie w sześć w tym przypadku. Ale no wiadomo, pandemia w pewnym momencie nam już pokrzyżowała plany i musieliśmy kończyć książkę za pomocą maili, WhatsAppa, telefonu, więc było to bardzo, bardzo skomplikowane w pewnym momencie, ale lwią część stanowią rozmowy osobiste. Odwiedzaliśmy zawodników w domach, na ich terenie, bo wiadomo, że wtedy najłatwiej się otwierają i mogą powiedzieć nam dużo, dużo więcej. W spotkaniu uczestniczyli znajomi i przyjaciele Emila, ludzie związani z kozienicką piłką nożną. W gronie przybyłych byli także zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Matera. Burmistrz Pułkowski pogratulował Emilowi tej książki i podzielił się swoimi refleksjami co do osoby autora. Wyraził też zadowolenie z faktu, że zawsze chętnie wraca on do swojego rodzinnego miasta. W trakcie spotkania były też odpowiedzi na pytania publiczności. Na zakończenie autor oraz prowadzący zostali obdarowani przez Agnieszkę Dziupę, kierownika Mediateki, specjalnymi kubeczkami upamiętniającymi stulecie biblioteki w Kozienicach. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Biblioteka Publiczna imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego.